Pojemniki do segregacji śmieci oraz zbiorniki na deszczówkę trafiły do 3 placówek wspierających osoby niepełnosprawne. To wszystko w ramach przeprowadzonej przez Fundację Nowe Kierunki akcji Zatrzymaj wodę, dbaj o środowisko. Kosze oraz pojemniki zostały przekazane ośrodkowi Nasz Nowy Dom w Kosarzyskach, środowiskowemu domowi samopomocy w Cyganowicach oraz warsztatom terapii zajęciowej w Gostwicy. Bardzo się przyda. Stoimy przed altaną, która została wybudowana w 2018 roku. Altana ma dwie rynny, które zbierają wodę, która się do tej pory marnowała, a jak Państwo widzicie, wokół jest ogródek z ładnymi kwiatami utrzymanymi przez panie, które pracują w szkole podstawowej w Gostwicy i rzeczywiście w lecie tutaj brakowało wody. Dzięki zbiornikom na deszczówkę będzie można nie tylko pozyskiwać wodę do podlewania ogrodów, ale także zaoszczędzić na rachunkach. Pojemniki na deszczówkę to jest naprawdę, uważam, bardzo, bardzo przydatna historia i takie trochę nowość, bo tego raczej tak sporadycznie tam ktoś przy domach, a to jest naprawdę duża sprawa, jeżeli chodzi o zatrzymywanie tej deszczowej wody, która nieraz gwałtownie napada, a potem jest sucho, no i trzeba podlewać, można ją wykorzystać. Dodatkowo do ośrodka Nasz Nowy Dom, który jest na etapie urządzania, trafiły zewnętrzne kosze na śmieci. Myśmy o tym myśleli, ale to w perspektywie czasu. Natomiast tutaj wasza fundacja w ogóle przyszła nam z tak ogromnym prezentem, więc jesteśmy, tak jak powiedziałam, mega zadowoleni, no i będziemy to upowszechniać w swoim stowarzyszeniu, zarówno wśród seniorów, osób niepełnosprawnych, jak i w swoich rodzinach. Akcja Zatrzymaj wodę, dbaj o środowisko to nie tylko ekologia, ale także szeroko rozumiana edukacja. Jeżeli będą widzieć, że na warsztatach coś takiego jest, a dla nich to, co na warsztatach, to jest najważniejsze, więc myślę, że przeniosą do domu i zachęcą również rodziców czy opiekunów również do zbierania deszczówki. Tutaj każdy mieszka z reguły na wsi, każdy ma swój dom i mnóstwo rynien dookoła. Dla nas również jest bardzo ważne, żeby dbać o środowisko, bo wiemy, z czym się wiąże zaśmiecanie i niesegregacja śmieci i wykorzystywanie wody bieżącej do różnych celów, a wiemy, że to wpływa bardzo, bardzo źle na środowisko. A zbiorniki i kosze zostały zakupione w ramach konkursu Eko Sądeckie przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.